Barbie Shiro. To projekt, który został stworzony w 2015 roku. Jego celem było uhonorowanie, wyróżnienie kobiet na całym świecie, które mają inspirować, dawać przykład dziewczynkom, by realizowały swoje marzenia. Przygotowując się do tegorocznej edycji Barbie Shiro, poszukiwaliśmy osoby, która by łamała wszelkie stereotypy, która by rzeczywiście wskazywała drogę dziewczynkom do tego, że pokazywała, że rzeczywiście nie ma granic, że to, co wymarzą, to, co chciałyby realizować, jest możliwe. I rzeczywiście Iwona Blecharczyk pokazuje, że wszystko jest możliwe, jak tylko chcemy, jak tylko włożymy w to dużo wysiłku, jesteśmy w stanie zrealizować swoje marzenia. Jestem bardzo szczęśliwa. Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że ktokolwiek doceni moją pracę z tego punktu widzenia. Nie spodziewałam się naprawdę, więc jestem super szczęśliwa i podekscytowana. Myślę, że to jest genialny projekt. Dzięki temu projektowi dziewczynki rzeczywiście mają żywe przykłady kobiet, które spełniają się, które idą pod prąd i które pokazują, że rzeczywiście możemy pracować we wszystkich zawodach. Nie jest to łatwe, nie jest to proste. Trzeba iść pod wiatr bardzo często, ale to jest jak najbardziej możliwe. Także absolutnie świetna akcja i cieszę się, że taka akcja została stworzona. Jesteśmy bardzo dumni z córki, z jej dokonań i że firma postanowiła naszą córkę wyróżnić. Dziś mamy oczywiście event, na którym poznaliśmy naszą nową Shiro 2019. Ale te urodziny również będziemy obchodzili przez cały rok poprzez przygotowanie specjalnej linii dedykowanych lalek z logo 60 lat, które są poniekąd takim podsumowaniem tego, co marka realizowała przez 60 lat. Możemy tam znaleźć lalki inspirowane zawodami takimi jak Barbie strażaczka, Barbie prezydent, Barbie kapitan samolotu i wiele innych, które są dzisiaj takimi zawodami, o których marzą współczesne dziewczynki.